Jestem tu w Grudziądzu na spotkaniu z posłami, ale wszystkim z młodzieżą, z samorządowcami, ale z ludźmi Platformy Obywatelskiej. Tu z Grudziądza, z okolicznych powiatów, z tej części kujawsko-pomorskiego. Rozmawiamy o Platformie. Jak Państwo wiecie, przed Platformą wybory na przewodniczącego partii i trudne czasy w opozycji parlamentarnej. O tym wszystkim rozmawialiśmy. O wyzwaniach, o ostatnich wyborach, o przyczynach porażki. Stawiamy diagnozę, szukamy pomysłów na przyszłość, ale cieszę się, że to była taka otwarta rozmowa. Że była rozmowa oparta na zaufaniu, dobrych emocjach. Platforma ma wielkie zadanie przed sobą. Platforma jest największą partią opozycyjną, ale jest przede wszystkim partią, która jest gwarantem polskiej wolności, polskich 26 lat przemian, polskiej pozycji w Europie i na świecie. Udało nam się to wszystko zrobić i Platforma jest, chce o tym mówić i chce, żeby Polska o tym pamiętała. Ale też będziemy twardą opozycją. Mówimy o tym, żeby być twardą opozycją, żeby być skuteczną, żeby dawać te wszystkie gwarancje tych wszystkich najważniejszych rzeczy, tych wszystkich osiągnięć ostatnich lat. Musimy być partią sprawną, dobrze zorganizowaną, chcącą wygrywać wybory. I taką partię w perspektywie najbliższych miesięcy i także lat będziemy budować. Przed nami 2016 rok, wtedy zakończą się wybory na szefa partii. Chcemy zorganizować konwencję programową od regionów, debaty powiatowe, lokalne, ale także regionalne, wojewódzkie. Potem wielkie spotkanie nasze jesienią za rok. Chcemy od tego czasu rozpocząć nowy rozdział Platformy Obywatelskiej. Do tego czasu przygotujemy cały scenariusz otwartości Platformy Obywatelskiej, Zarządu Krajowego na sprawy samorządu, na sprawy Polski lokalnej, na sprawy te wszystkie najważniejsze sprawy, które dzisiaj dotykają zwykłych Polaków. A także, tak jak powiedziałem, będziemy twardą opozycją. Każda obietnica wyborcza złożona przez Prawo i Sprawiedliwość zostanie przez nas rozliczona. Dzień po dniu, każdego dnia w Sejmie, w Parlamencie, w Sejmie i w Senacie będziemy o tym mówić i będziemy przestrzegać, będziemy oczekiwać odpowiedzi przez tych, którzy te obietnice składali, a nie będą ich realizować. Zapraszamy Państwa do zadawania pytań. Panie Przewodniczący, minus 80 tysięcy głosów. To jest różnica między wynikiem, jaki otrzymali kandydaci PO w wyborach parlamentarnych, a wcześniej w pierwszej turze Bronisław Komorowski, kandydat popierany. Gdzie to 80 tysięcy głosów się zgubiło? Jaki jest... I trzeba z tego wyciągać wnioski. I my traciliśmy, ale to dlatego, że nie stworzyliśmy lepszej, dobrej oferty, takiej, która pokazywała Platformę jako skuteczne antidotum na PiS. Straciliśmy głównie te tysiące głosów. To jest strata, która... To są głosy, które zostały... które przeszły na Nowoczesną. To jest... To widać w tych wynikach wyborczych. Dzisiaj bardzo wyraźnie o tym mówimy w parlamencie, ale to my jesteśmy antytezą PiS. My jesteśmy szansą Polski do tego, żeby PiS zatrzymać, a nie partia, która ma 28 ciągle niedoświadczonych parlamentarzystów. Chcemy współpracować ze wszystkimi. Te ostatnie dni pokazały, że razem z Polskim Stronnictwem Ludowym, właśnie z Nowoczesną, Platforma będzie tworzyć taki front obywatelskiej demokracji, obywatelskich zachowań w Sejmie, ale to Platforma jest największą partią, ma największych parlamentarzystów i od nas najwięcej zależy. Więc my taką współpracę deklarujemy, ale będziemy też robić wszystko, żeby w perspektywie 3 lat, czyli w wyborach 2018 roku, w wyborach samorządowych, wygrać te wybory i dać gwarancję polskiemu samorządowi na normalny, niepartyjny rozwój. Jeszcze mogę jeszcze raz. Straciliście dużo wśród młodzieży. Co macie dla młodych ludzi? No tak, no, my to ja nie przyjechałem tu do Grudziądza, do tego pięknego miejsca, żeby tu organizować akcję samobiczowania. No, jeszcze może mi pan przytoczyć parę rubryk. Straciliśmy, przegraliśmy te wybory i dlatego w sposób otwarty o tym rozmawiamy. Co zrobić, żeby to odtworzyć? Młodzi ludzie, tak,
straciliśmy wśród młodych ludzi. Za mało wypromowaliśmy program, który wprowadziliśmy, pierwsza praca właśnie dla młodych ludzi. 100 tysięcy nowych etatów, młodzi ludzie kończący studia, szkoły będą mieli możliwość skorzystania z dofinansowania przez państwo 100 tysięcy etatów w perspektywie 2 lat. To jest świetny program, który no, nie udało nam się go opisać i przedstawić w taki sposób, żeby młodzi ludzie wiedzieli, jak jest ważny, jak zmieni ich możliwości po ukończeniu szkół czy studiów. Zgoda, wyciągamy wnioski, będziemy gotowi do odpowiedzi. A czym pan przekonuje pojedynczych członków Platformy, że to właśnie pan powinien szefować tej partii przez najbliższe miesiące, lata? Muszę pan ich zapytać, czy ich przekonałem, czy ta argumentacja jest właściwa. Bo jak pan nie jest członkiem Platformy, prawda? Jeszcze. Następnym razem. Serwis Info, takie pytanie, bo pan jest z tych 3 kandydatów z Platformy obecnie najbardziej lubiany przez Prawo i Sprawiedliwość. Czy to jest taki jakiś kierunek? No, ciągle pana chwalą w mediach, tak? Schetyna to, schetyna. No, ale generalnie jest taki nurt, że z tym panem można się porozumieć. O. Zanim przewodniczący odpowie, powiem, bo on jest po prostu Prawy i Sprawiedliwy i z tego wynika ta sympatia. Jest tak. Obawa przed Grzegorzem Schetyną jako przewodniczącym Platformy jest duża w Prawie i Sprawiedliwości, stąd może ta przewrotność. Ja uważam, że... Czyli to taki chwyt, tak? Wydaje mi się, że tak, bo ja wygrałem wybory jednogłośnie na szefa Komisji Spraw Zagranicznych i wszyscy robią z tego wielki projekt polityczny, że PiS popiera Schetynę. No, ale współpraca z prezydentem też... Tak, współpraca bez przesady. Z poprzednim współpracowałem bardziej. Ale 4 lata temu też wygrałem jednogłośnie wybory na szefa Komisji, bo generalnie to Tomasz i parlamentarzyści. Nie ma pan konkurentów, czyli jednym słowem. Nie, bo zawsze jest takie ustalenie, że wszystkie partie umawiają się, która komisja trafia do jakiego klubu parlamentarnego i wtedy wszyscy no, głosują za. Więc to nie ma tutaj nic nowego, nic specjalnego. Natomiast ja spotkałem się z jednym głosem chyba posła marszałka Brudzińskiego, który właśnie wylewał oliwę na to niespokojne morze posłów opinii posłów PiS-u, mówi, że generalnie to on nie życzyłby Prawo i Sprawiedliwości zwycięstwa Schetyny w wyborach parlamentarnych, bo i rozumiem, że on tutaj wie, co mówi. Jeśli można jeszcze tak powiem, 24 dzień, ale panie ministrze, chciałem spytać o sytuację, czy ma pan pomysł na to, jak zachować taki zdrowy balans, bo w czasach, kiedy Platforma tworzyła rząd, to często było słychać głosy z wewnątrz Platformy, przepraszam, że zbyt często zajmujecie się sobą. Bo rozliczacie jakieś wybory, tutaj wybieracie na przykład kandydata na prezydenta i tak dalej, i tak dalej. No i mówi pan o tym, że będzie kongres programowy, teraz wybieracie przewodniczącego, to będzie trwało parę tygodni. Jak złapać właśnie ten zdrowy balans, żeby raz krytykować, czy wyłapywać jakieś błędy rządu PiS-u, a z drugiej strony zajmować się sobą? Być gotowy. Wybory, przechodzimy przez wybory, szef klubu, nowe kolegium, za chwilę nowe prezydium, też nowe kolegium z udziałem przewodniczącego Lęca, co zawsze jest ważne. Następne kroki wyborcze. Chcę, żeby w końcu stycznia zamknąć te wybory. My mamy 100 dni. Rząd zawsze ma 100 dni, żeby takiego okresu ochronnego. My po 100 dniach od wyborów musimy być gotowi już do... Musimy być absolutnie gotowi do wszystkich aktywności i zajmować się polską platformą w sensie takim twórczym, konstruktywnym, budować to, co ustalimy wcześniej. Więc ten czas sobie daje. To nie jest tak, że my nie będziemy zajmować się sprawami ważnymi. To, co widzieliśmy też z udziałem posła Brejzy, te nasze aktywności, obecność, pokazywanie tych rzeczy, które się dzieją, to będziemy robić. Ale my musimy, proszę dobrze nas zrozumieć, my jesteśmy partią demokratyczną. U nas nie wiadomo, kto będzie przewodniczącym. To są otwarte, uczciwe wybory. Wiem, że nieczęsto się to zdarza w polskich partiach, ale u nas tak jest. I my musimy przez to przejść, żeby ten przewodniczący miał naprawdę demokratyczny mandat. Bo on będzie liderem całego projektu na następne 4 lata. I my musimy to przejść w dobrym stylu, rozmawiając ze sobą o tym, a jednocześnie robiąc to w taki sposób, że dzień po będzie normalny następny dzień wspólnej pracy. Przecież to nie są wybory przeciwko komuś, tylko są dla Platformy, dla ludzi Platformy, dla tych blisko 4 milionów, które głosowały na nas. My jesteśmy im winni, znaczy zobowiązaliśmy się do ciężkiej pracy na rzecz Polski, na rzecz Platformy Obywatelskiej. To będziemy robić, ale musimy mieć
te parę tygodni i to są właśnie, to jest ten czas, żeby do tego się przygotować. I będziemy gotowi, to obiecuję. Czy nowe twarze będą w regionach? Bo na przykład tutaj pan przewodniczący już coraz większą rolę odgrywa w mediach publicznych, do tej pory mniej widziany, że tak powiem. Jest młodym politykiem, dobrze się zapowiada i dlatego... Jeszcze młodszy jest, przecież to w ogóle... Ale proszę, bo ja bym powiedział tak, to nie tylko kwestia młodych twarzy, z całym szacunkiem dla młodzieży, bo wszyscy się musimy pomieścić, ale powiem tak, że ja otrzymałem masę maili, SMS-ów, gdzie znaleźliśmy takiego gościa jak Brejza i gdzie on się chował, czy w samorządzie był wcześniej, czy... I tak jest, znaczy on jest drugą kadencję, przecież nie pierwszą, nie jest, ale przychodzi czas, trzecią kadencję, tak, trzecią, ale przychodzi taki czas, że wszystko dojrzewa, że wszyscy się zmieniamy, każdy ma swój czas, chodzi o to, żeby go dobrze wykorzystać i nawet ci ludzie, ci posłowie, posłanki, senatorzy, którzy wchodzą po raz pierwszy, będą tylko dzisiaj ten czas dojrzewania politycznego, parlamentarnego, będzie bardzo skrócony, bo po prostu oczekiwania, które będą na nas, które będziemy mieli na barkach, będą ogromne. I wiemy o tym, dlatego wszyscy będziemy się angażować, wszyscy będziemy tu, w terenie, w miastach, będziemy na spotkaniach, będziemy rozmawiać i wszyscy będziemy walczyć solidarnie w Warszawie, bo tylko drużynowo, tylko zespołowo możemy dać świadectwo, że Platforma Obywatelska jest najlepszą ofertą dla Polski. Ciągle jest najlepszą ofertą dla Polski, głęboko to wierzę. Czy wyciągnięto już wnioski z kampanii internetowej? Coś powiedzieć. Ostatnie słówko, ostatnie dosłownie, bo to ważne. Kampania przegrywała cały czas głównie w internecie. To jest wasza pięta Achillesowa. Chyba, czy zdaliście sobie z tego sprawę i czy wyciągniecie z tego jakieś konkretne takie naprawdę wnioski? Bo nie tylko mówię o PiS-ie, ale również o ruchach narodowych, o innych partiach. Zdajemy sobie sprawę. O Nowoczesnej na przykład, najważszym konkurencie, prawda? Wnioski. Rozmawialiśmy o tym, to była bardzo poważna część naszej rozmowy tutaj dzisiejszej. Wiemy wszystko i wiemy, co chcemy zrobić. A proszę powiedzieć, po dzisiejszym spotkaniu. Platforma Obywatelska, Kujawsko-Pomorska Platforma Obywatelska jest platformą Grzegorza Sekny, Siemoniaka, czy Budki. To proszę, Platforma Obywatelska nigdy nie jest jednej osoby. To bardzo chcę wyraźnie powiedzieć, szczególnie od pewnego czasu. Dlatego, że jesteśmy tutaj razem i dlatego rozmawiamy o kolegialnym przywództwie, o nowej platformie, o nowym początku platformy, dlatego, że musimy go na nowo zbudować. I wszyscy, czy to będzie Platforma Budki, Siemoniaka czy Schetyny, to ona będzie dalej Platformą Obywatelską. I dalej wszyscy ją będziemy budować. Dlatego tu jestem i tutaj mamy absolutnie, mówimy jednym głosem i myślimy tak samo, naprawdę, bez żadnych kalkulacji. Dzięki bardzo. Dziękuję.